Z ogromną przyjemnością witam wszystkich Państwa w bardzo skromnej galerii Domu Kultury w Siercu na otwarciu wystawy prac pani Ewy Zięby z Puławy, którą przedstawiam Państwu i z całego serca witam Ewoniu. W naszej instytucji. Jest to pierwsza wystawa pani Ewy w naszej galerii, ale mam taką nadzieję, że współpraca nasza będzie znakomicie się układała, ale o tym za chwilę. Kwiaty, Ewoniu, dla Ciebie, bardzo proszę. Podziękowaniu, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że dziś możemy, drodzy Państwo, podziwiać te przecudnej urody prace plastyczne. Kilka słów o naszej bohaterce. Pani Ewa Zięba ukończyła Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1987 uzyskała dyplom artysty plastyka. Tworzy przepiękne rzeźby, jak również miniaturowe rzeźby, ale oprócz tego maluje, jak Państwo widzą, przepiękne pastele, akwarele, również szkice ołówkiem, ale co jest jeszcze ciekawego, pani Ewa uprawia również medalierstwo tak zwane, ale oprócz tego jeszcze wykonuje przepiękne tablice pamiątkowe i o tym chciałabym słów kilka. Otóż wiecie Państwo, że nasz Dom Kultury przed wojną nosił imię Józefa Piłsudskiego i teraz wracamy do tego imienia i pani Ewa będzie autorką tej przecudnej tablicy pamiątkowej, którą wyrzeźbi w cudnym piaskowcu, prawda pani Ewo? Już dzisiaj rozmawialiśmy z panem burmistrzem, także prace pani Ewy pozostaną. Oczywiście miała pani mnóstwo wystaw, zarówno w kraju, jak również za granicą. Wiemy, że otrzymała pani stypendium naukowe Ministra Kultury i Sztuki, ale oprócz tego również wiele innych nagród. I myślę, że o tym wszystkim za chwileczkę pani nam opowie. Wobec tego oddaję pani głos. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałam podziękować przede wszystkim pani dyrektor Domu Kultury. Tutaj pani się zajęła też z organizowaniem wystawy, ponieważ pani, która się zajmuje na ogół wystawami, była chora. No tak właśnie, proszę Państwa, wyjątkowo. Tak. Proszę Państwa, tę dzisiejszą wystawę przygotowała pani Wioletta Bogucka. Pani instruktor do spraw plastyki, która pracuje od 2 stycznia tego roku, której bardzo dziękuję, bardzo gratuluję pięknej wystawy, aczkolwiek wiedzą Państwo, że wszystkie wystawy do tej pory przygotowywała pani Bożena Nowak i oczywiście będzie je przygotowywała wyjątkowo teraz pani Wiola ją zastąpiła, ale myślę, że pięknie, także bardzo dziękuję pani Wiolu, gratuluję również. Myślę, że Państwo również są zachwyceni tą ekspozycją. Ale już oddaję głos pani Ewie Ziębie. Ja powiem jeszcze na wstępie, że jakiś może miesiąc temu właśnie byłam tutaj, widziałam się z panią Bożeną Nowak i pani Bożena zachwyciła się kolorami, które tutaj przedstawiam. I właśnie wyraziła chęć, żebym pokazała tutaj wstępnie. No nie dużo tu jest prac, bo ja mam ich znacznie więcej. Mam taką ciężką teczkę, która jest większa ode mnie. No i to jest, można powiedzieć, wstępna taka wystawa tutaj. Bo ja w zasadzie skończyłam, tak jak już pani dyrektor wspomniała, Wydział Rzeźby. Zrobiłam specjalizację na małych formach, medalierstwie. Ale oczywiście również uwielbiam pastele, akwarele, piórko. Tutaj też jest jedna praca tutaj robiona piórkiem, to jest robione tuszami. To jest bardzo pracochłonne. Akwarele są dwie. Akwarela w ogóle jest jedną z trudniejszych technik malarskich. No a kolory, uwielbiam takie kolory. Tak jak tutaj widać, czerwienie, fiolety, róże. Może nie potrafię aż tak dużo mówić o tym, co robię, ale jeszcze pracuję.
obecnie pracuje w marmurach. Cały czas w zasadzie, przez całe lato i robię małe formy, które może będą też tutaj kiedyś ale pokazane. Ale prezentujemy również i rzeźby, tak? W naszej nowej galerii. I brązy. To są rzeźby kameralne i monumentalne, również robię ogrodowe w ceramice. Bardzo szeroka działalność, prawda? Artystyczna pani Ewy. No faktycznie, zupełnie inaczej postrzega świat, prawda? Jest to, wszystkie prace są odzwierciedleniem właśnie duszy przebogatej wrażliwości pani Ewy. Bardzo dziękuję pani Ewciu. Ja zachęcam państwa do oglądania tych prac. Jeżeli macie pytania do autorki, również zachęcam. I chciałabym również nadmienić, że niektóre prace możecie państwo kupić.